Dobra, dobra, teraz się nie bójcie, to nie jest zapowiadanie kolejnego live'a, tylko taki przedrostek przed odcinkiem, w którym ogłaszam konkurs na intro do tej właśnie serii, do wygrania, nagrana niespodzianka, jeżeli będzie poniżej 5 prac, nie ma konkursu, jest was 100 do cholery, nie? No, moglibyście się czasami postarać, a nie się opierdzielacie w domu ciągle. Nic dla mnie nie robicie, tylko pytacie, kiedy następny odcinek. Hej, jak się macie tutaj? Kamuna Boom, a to jest Let's Play Metin 2.ply. Level 27. Miałem dropić szkaty blasku. Siedziałem tam, 2 godziny byłem te mopki. Nic nie poleciało. Byłem w M2, jakby ktoś pitał. No. Teraz możecie zaobserwować w moim ekwipunku na dole 4 kamienie duchowe. I możecie też zaobserwować to, że mam mało pieniążków. A jak to się stało? No już wam tłumaczę. A więc, lecimy kawałek dalej. Jeszcze. Pamiętacie? Tutaj gdzieś stał taki koleś w czerwonym stroju z brodą i tak dalej. No i już go nie ma. Co oznacza, że tego nie można oddać. Czy jeden slot zajęty. Ale nie mówię o tym. Chodzi o to, że po prostu już kamyków duchowych nie będzie można od niego brać, co oznacza, że za niedługo ceny pójdą w górę, a jak ceny pójdą w górę, to Waleczna Pała sprzeda takie kamyki po 70 kk. Kupowałem je po... najdroższy kosztowało 38. Nie chciałem też przepłacać, nie? Bo wiem, że może długo nie pójść. O, następny. No właśnie w taki sposób mniej więcej to robię. Nie, za drogo. Trzy nie mogę sobie zobaczyć jeszcze. Szukałem też czarowanych ostrzów, ale nie było. Znalazłem tylko jedno, tak więc przeczytajmy. Puf! Szkolenie niepomyślne. Ja pitole. Instrukcja oswojenia. Puf! Pomyślnie zakończyłeś trening. O, przynajmniej tyle. Przywoływanie mamy już na poziomie pierwszym, czyli 15, a nie 10. Skoczymy teraz do magazynu. Tak na szybko. Wezmę sobie medal konny. Medal konny. To jest ten pedek, którego używaliśmy kiedyś. Wezmę swoje kunika. Kunika teraz, mojego. Kuniku. A, o, teraz robimy przyspieszenie na przyzywanie konia. A, no kurde, no ale to są jakieś jaja. No dawaj mi mojego kunika! Dawaj mi mojego kunika! Dawaj! Yes! Dobra, udało się w końcu. Teraz sobie wezmę, nie wiem jak to się mówi. Jak walczyć podczas jazdy. Ha. Dobra, i nie przyspieszam, tylko widzimy się jak będę już wracał do stajennego. W złą stronę jadę! Okej, okay. Zróbmy teraz magiczną sztuczkę. Puf. Udało się! Nie wiem, czy jest w ogóle większa szansa, jak przed tym naciśnięciem w ten zwój tutaj robisz takie coś, czy to działa. Bo jak tak nie robię, to mi nie przyjmuje, a jak tak robię, to mi przyjmuje. A gram na serwerze Monastyr, tutaj patrzcie, naprawdę, jak ustawicie HD i pełny ekran, to widać. Bezproblemowo, wszystko jest świetnie. Kłaczek. Kupimy rybki, zobaczymy za ile. A pewnie jestem małże. Nie wiem. 5 kk. Czyli 10 rybek. No dobra, spróbujmy. 5 kk to nie jest aż taka duża suma. A przynajmniej wy będziecie mieli co oglądać, nie? Tylko żeby się nie wziąć i nie nabić na 4 900 000. Nie, na razie jest spoko.
Dobra, otwieramy. Proszę. Wybiłaś. Dobra, więcej nie tam. Za dużo stracę. No nie szczekaj mi tam! Teraz będziecie psy słuchać. A to jest taki krótki odcinek w sumie, informacyjny lekko, w którym pokazuję, co robię, że się nie opierdzielam, tylko gram i jestem kamunabu inwestor. Widzicie, za niedługo po tyle będą kupować kamienie. Do tego czasu musimy jeszcze poczekać. Powiem 40. Kurde, już nie mam kasy. Ach. Jak się rzucają, latają jak za mięsem. No zresztą ja też idę. Masz jakieś fajne zapomnienie to co. No co za debil zabił, jaka tempa pała! Nie miał bólu, co to bym zabił. Mamy. Co mamy? Zażarłem strzał z funkczyską. Żadnym się z tego nie przyda. Przydałby mi się czarowana zbroja na... za niedługo. Jakoś nie widzę już nigdzie kamyków duchowych. No dobra, widzę ciągle kamyki duchowe i nie schodzą, a są dosyć tanie. Więc jednak będę musiał dłużej poczekać. Dzisiaj tylko tyle, tak więc cześć, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa.